Dzień dobry, witam was serdecznie. Trzeci dzień, ostatni, ten taki bardzo ciasny, bym powiedział. Jestem w przestrzeni, którą udało się zmajstrować wczoraj. Dłubaliśmy, dłubaliśmy, stworzyliśmy. Dużo było tutaj pracy, bo wszystko musi być pionowo, poziomo osadzone, panele muszą być przytwierdzone mocno, stabilnie. Pomalowaliśmy i mamy taką oto fajną przestrzeń. To będzie miejscówka, w której będzie można się raczyć kawą, będzie można spożywać posiłki, tak, nawet posiłki. Ale to nie wszystko, bo przecież tutaj jeszcze się dzieje, cały czas się dzieje. Zobaczcie, Janek zaczyna konstruować co? Huśtawkę. Huśtawkę. Huśtawka będzie prosta, niewymyślna, ale skuteczna i dostosowana do tej przestrzeni, którą mamy. Zobaczcie, powiesimy ją tu. Z tej strony jest drabinka. Tutaj już się zaczyna tworzyć miejsce, w które będą rośliny. Jedno miejsce, drugie miejsce. No i to wszystko, no. Moi kochani, znacie mnie już trochę, prawda? Znacie. I dobrze wiecie, że powtarzam jak mantrę, że kiedy ogródek jest mały, może czasami nawet wydawać się troszeczkę ciasny, to nie wprowadzajcie zbyt dużej ilości gatunków roślin. Budowanie ogrodu na zasadzie sadzenia soliterowych, pojedynczych egzemplarzy, czyli jedna hortensja, jeden cis, jedna żurawka, jedna tużyca, jedna paproć, jedna bergenia, nie zawsze się udaje, bo kompozycja, która powstaje, ona nie ma odpowiedniego charakteru, bym powiedział. Tylko sadzenie roślin w dużych grupach sprawi, że będzie na czym oko zawiesić. I teraz dajmy na to taka hortensja, którą sobie tutaj postawiłem. Chciałbym, żeby tu znalazła się jeszcze jedna. Może z tyłu jeszcze jedna. Bo kiedy zakwitnie, tych kwiatów będzie naprawdę dużo i będzie rzucała się już w oczy gdzieś tam nawet z ulicy, jak ktoś będzie przechodził.